drużyna toruńska prowadziła przez praktycznie cały czas, już nawet 6 Szabanów. Formacja numer 4, 16 Bartosz Skulmowski, 69 krążek odebrany przez zespół Torunia. Kalinowski, uderzenie, no i Brążek, ale myli się, no i zobaczmy, tutaj z kontry Torunian coś wyniknie. Spójrzmy, uwaga, strzał, jest gol, bramka zdobyta w osłabieniu, a zatem drużyna z Torunia otwiera wynik dzisiejszego spotkania. No i znowu można powiedzieć niejako koszmar, który... No właśnie, był w piątkowym meczu, tak samo ta przewaga jak po grudzie. Zobaczmy, Franek, strzał Tomasa Franka od bramki, tak jak właśnie się to dzieje teraz. Szabanow, strzał i wyłapuje. Wielkiewicz. Odzyskał krążek Wielkiewicz, ma trochę miejsca, Słowakiewicz, gol! Ależ teraz odpowiedź zawodników z Nowego Targu. No nic tutaj tak naprawdę nie zanosiło się na tą bramkę, a tu proszę, wszystko zaczęło się od Wielkiewicza. Zobaczmy na powtórce. No właśnie, tutaj powalczył popularny Kojot. Zobaczył, że Słowakiewicz jest dobrze ustawiony. No i tutaj przełożył krążek na bek. Masik. Co zrobi Tomasik? Szuka tutaj podaniem. Szurowski, strzał. Teraz ciężar gry toczy się pod bramką Podhala. Uderzenia i teraz zadźwięczał tylko. Gol! Jest tutaj gol do szatni. No zaspał teraz chwalony przeze mnie Klimowski. No i znowu taki gol do szatni na 24 sekundy przed zakończeniem tercji numer 1. Torunianie wychodzą tutaj na prowadzenie. No pusta, odsłonięta całkowicie bramka. Wznowień, rzuca krążek i tercja numer 2 staje się faktem. Kalinowskiemu. Kalinowski rozgląda się, do kogo by tutaj zagrać. Oddanie krążka na niebiesko. Decyduje się na uderzenie. Kolusz, strzał prosto tutaj w jedno. Bondaruk, Bondaruk, Bondaruk strzela, gdzie jest krążek? Oj, nie był teraz pewien swojej. Nikolaj Syty, strzał, broni to uderzenie, bardzo takie, no, wygrana tutaj przez zawodnika Szarotek. Gol, jakaż bramka w tej chwili wpadła. No tutaj już za tą bramkę trzeba obwinić Klimowskiego, nie przypilnował. Nie przypilnował tutaj tego swojego bliższego słupka, ten krążek gdzieś tam mu został wepchnięty. Spójrzmy na powtórce, tak, tak, pod samą poprzeczkę wpada, ale już tutaj nie powinno się nic zmienić, bowiem teraz syrena zakończyła nam tercję. Dała nam tą 15-minutową przerwę i rozpoczyna się tercja numer 3. W nadziei na to, że przejmie go Majoch. Teraz tak podskakuje guma, no i kontra w wykonaniu Torunian. Jak to się skończy? Gol! Po raz kolejny Szarotki tracą bramkę, grając w liczebnej przewadze i zabójcza kontra w wykonaniu Torunian przynosi im bramkę na 4-1. Popatrzmy. No tak, to tutaj już była formalność. Kamieniecki, wrzutka, wypluwa. Bondaruk, Kolusz zamarkował strzał. Bondaruk ma trochę miejsca. Gol! Jest trafienie, a więc dla Podhala. Kolusz zamarkował strzał. No i bezpośrednie tutaj uderzenie. Wielkiewicz teraz do Power. Ofiarnie rzucił się tam Kalinowski. Strzał broni to uderzenie. Franek, uderzenie, ale obronił to Studziński. No i Power do Bryniczki, Bryniczka do Neupauera, ten przed bramkę. Zamieszanie, gdzie jest krążek, Neupauer próba wycofania, no i Torunianie, czy będzie piąty gol, zobaczmy, strzał jest, gol numer 5, a więc wydaje się,
tutaj, że takim oto wynikiem jak w piątek, czyli 2-5, drużyna Podhala zakończy tę dzisiejszą rywalizację, a autorem tego piątego jest drużyna KHA Energii Toruń i to właśnie Torunianie zapisują sobie drugie zwycięstwo.